Panie Edgar, przed chwilką w przerwie rozmawialiśmy akurat na temat takiego rozważania biblijnego, które miało miejsce na ulicy. And sometimes the Lord gives very interesting opportunities to say something for him. Czasem Bóg daje takie niezwykłe okoliczności, żeby coś dla niego powiedzieć. We started to have a Bible reading with interested people from our surrounding for years. I lata wstecz mieliśmy akurat w naszym domu po prostu z ludźmi z okolicy takie rozważanie biblijne po prostu z niewierzącymi ludźmi. And we know that it is not always easy to take them in the meeting, so we take them. Wiemy, że nie tak chętnie od razu przychodzą na zgromadzenie, więc zaprosiliśmy ich do domu. And we had a neighbor, the old lady was about in the 60s. Mieliśmy taką sąsiadkę w domu obok, która była około 60. Short hair. Króciutkie włosy. And another neighbor was a Kurdish. A z drugiej strony naszego domu był drugi sąsiad, który był Kurdem, to jest Turcja. No interest in anything, also nothing in religion, nothing. No nie miał po prostu żadnego zainteresowania w religii. And he had long hair. Miał bardzo długie włosy. To man. Yes, to man. To był mężczyzna. So we started our Bible reading in the garden. A więc zaczęliśmy to rozważanie biblijne w tej grupie w ogrodzie. And each one of them sat on the balcony. I każdy z naszych sąsiadów siedział na balkonie. And we realized that, but we said, okay. Wiedzieliśmy, znaczy widzieliśmy ich tam, no ale no cóż, kontynuowaliśmy. And there was a young convert girl. I była pewna dziewczyna dopiero co nawrócona. She told me, Harold, was in the city. I powiedziała, wiesz co, Harald, byłem w mieście. And there were charismatic background people. I tam są no, ludzie na tym podłożu zielonoświątkowym czy charyzmatycznym. Confessing Christ. Wyznający Chrystusa. And one of them looked like John Lennon. I jeden z nich wyglądał jak John Lennon. Harold, that is impossible, because it's not so, how to look like that? I mówi, no to bardzo dziwnie to wygląda, żeby no, w ten sposób mężczyzna wygląda. Po prostu. Before I could answer. I nie wiedziałem co powiedzieć. I heard a voice from upstairs. I usłyszałem głos z piętra. I have another meaning about that. Ja mam inne zdanie na ten temat. The Kurdish man with long hair. To ten Kurd tak się odezwał. Długowłosy. You cannot discriminate people only through the outside appearing. Nie możecie ludzi dyskryminować tylko ze względu na to jak wyglądają. What to say now? Co teraz powiedzieć? Okay, I said, you're right, Mr. Bingle. I powiedziałem do niego, panie Bingle, ma pan rację. We cannot discriminate people only. Nie możemy ludzi w ten sposób klasyfikować, dyskryminować. Because I found sometimes people with very long hair. Ponieważ czasem widziałem ludzi z długimi włosami. Confessing Christ, really, with a straight way. Wyznających Chrystusa w no, bardzo no, jasny sposób. But you see, I said to Mr. Bingle, ale wie pan co, panie Bingo? You know, we are Christians. My jesteśmy chrześcijanami. And for us it is so important what says the scripture. I my kierujemy się tym, co mówi Biblia. And so we found, because we realized our lady also was sitting on the balcony. A ta nasza druga sąsiadka też siedziała na balkonie. And she always spoke very bad about him because of his long hair. I ona zawsze się źle wyrażała o tym Turku, który miał długie włosy. So I said, it's an opportunity to say something for both. I pomyślałam, to jest okazja, żeby coś do tych dwojga powiedzieć. I just said, I have for myself had long hair. I powiedziałam, ja też kiedyś miałam długie włosy. Before I became a Christian. Zanim stałem się chrześcijaninem. But then I found verses in the Bible. Ale wtedy znalazłem miejsca w Biblii. That God wants division in sexes. Że Bóg chce widzieć różnicę pomiędzy płciami. And so God decided that man should be have short hair. I to Bóg zdecydował, że mężczyzna ma mieć krótkie włosy. And the woman long hair. A kobieta długie. So it was also a word for my neighbor also sitting on the balcony. Więc to było też i słowo dla tej starszej sąsiadki, która miała krótkie włosy. And I said, when we act according to what God is saying. I mówię, wedle tego, co Bóg powiedział. We are always on the best way. To jeśli jesteśmy zgodni z tym, co Bóg powiedział, to jesteśmy na właściwej drodze. No, to wszystko.
We had a for example for this Kurdish people. I to jest przykład tego Kurda, tego Turka. We once invited them to our home. My zapraszamy Turku do domu. And this girlfriend of him, she wasn't Arab, but also non-Muslim, but Muslim background, but not believing. Przyjaciółka tego Kurda też była Turczynką, ale nie miała nic wspólnego z religią. And it's so important to invite your neighbors. To jest bardzo ważne, żeby zapraszać sąsiadów. Because they have to know how you are working in your mind. Ponieważ oni muszą znać, poznać nasz sposób myślenia. It's so necessary. To jest tak potrzebne. And you can realize how they are working in their mind. I możecie zauważyć też, jak oni myślą. And the girl gave us a really interesting answer for Bible I ta teaching. Dziewczyna, ta Turczynka powiedziała coś bardzo ciekawego na temat Biblii. They say to us, we have seen that you are not Christian like the other Christians. Ona powiedziała, zauważyliśmy, że jesteście innymi chrześcijanami, czy różnicie się od innych chrześcijan. For that I was very happy. Byłem, cieszyłem się z tego powodu. And then she told me, i wtedy powiedziała, that her parents don't visit her because they live in sin. Że jej rodzice, Muslim, Muslim, że jej muzułmańscy rodzice nie odwiedzają ich, dlatego że ona żyje w grzechu. And I told them, I can't understand your parents. I powiedziałem jej, ja rozumiem twoich rodziców. And then she said something from the mother. I teraz powiedziałem coś from the mother. From the mother, she told something from her mother. I ona powiedziała coś, co jej matka powiedziała. That gave me a key understanding religious persons. Że to daje mi klucz do zrozumienia religijnych ludzi. Because the mother made a lot of things what the Quran says. Ponieważ matka robiła bardzo wiele rzeczy, co Koran mówi. Zakat, to give money. Hajj, czyli te punkty, które są w Koranie, czyli dawanie jałmużny, wizyta w Mekce. To pray five times, się pięć razy w ciągu dnia i tak dalej. A lot. And she said, Mama, you're doing more than the others. I wtedy ona mówi do matki, Mamo, ale ty robisz więcej niż inni. Why are you doing that? Po co to robisz? And the mother said, matka powiedziała, Child, dziecko, you can never know if it is whether it is enough or not. Nigdy nie wiesz, czy to już wystarczy, czy jeszcze nie. If we do something, kiedy coś robimy, like Cain. Tak jak Cain. We will never know if it is enough or not. Nigdy nie będziemy tego pewni, czy to już wystarczy, czy jeszcze nie. So we have the key. A więc mamy klucz. When God is doing something, kiedy Bóg coś czyni, it's always 100%. To jest zawsze 100%. So easy. Takie proste. Only to believe what the Lord is doing. Tylko uwierzyć w to, co Pan czyni. And like the priest take the hand on the head of the Czyli tak samo jak ten kapłan kładł rękę na głowie zwierzęcia. Tylko tyle.